Proszę spojrzeć, Sebastian. No czarodziej koszykówki, jak ładnie kręci. Ja nie umiał, on umie. Sebastian, no super, proszę. Będę z niego koszykarz, nie, Sebastian? A przełóż na drugi palec teraz. A, wracamy na parkiet. Katowice kontra Cieszyn. Trzecia kwarta, piłka sporna. 46-41 dla Katowic. I zmiana w zespole Artura Mikruty. Pierwsza kwarta zdecydowanie należała dla Katowiczan. Wysoko ją wygrali. Druga już dla Cieszyna. I teraz mamy trzecią kwartę. Puchar Śląska w mini koszykówce. 2009, sezon 2010. Porozumienie teraz w zespole zielonych. O tu z drugiej strony to samo. No ale chłopcy już rozegrali po jednym meczu, mogą być troszeczkę zmęczeni. Paule. Piłka z boku. Ładne podanie, będzie kosz, jest kosz. 48-41, 3 minuty do zakończenia trzeciej kwarty. UKSSP 27 Katowice w zielonych strojach. Kuba. Będą rzuty wolne Kuby. Time out. Czas dla trenera. Właśnie pan Jacek Bortliczyk. Jasne. Tak, z lewo wracamy i dokładnie bronimy. I Artur Mikruta. 48-41. A ja tutaj podejdę do obserwatora tego meczu. Jak to jest? Pierwsza kwarta zdecydowanie chłopcy prowadzili ponad 20 punktów. A teraz zrobiło się 7. Czym pan widzi tutaj problem? Problem jest bardzo prosty, no. Chłopcy są starsi dużo jednak, nie da się. No ale pierwsza kwarta, pociągli wynik. Pociągli, dobrze w obronie grali. Dobrze w obronie. Bardzo dobrze w pierwszej. Ale wierzy pan w zwycięstwo? Jak najbardziej. Wróćmy na parkiet. Jest Kuba, tak jest. Kolejny punkt Kuby, jak ma nazwisko? Szczegenny. Szczegenny, zapamiętajmy, Kuba Szczegenny. To jest taki nasz tutaj śląski talencik z Oszyka 9-8. Dobrze mówię? Już w tych dwóch meczach już chyba zdobył 50 punktów. No, coś takiego, najprawdopodobniej. Kurczę, tu. Rzuty wolne dla Cieszyna. Proszę. Jeszcze jeden. Trzymaj Marcin. Dobrze.